Okej, najpierw chcę takie gofry. Gotowi? Miley, coś nie tak? Nie wiesz, jak zrobić gofry. Szczerze mówiąc, to nie, ale spróbuję improwizować. Jajka? One zawsze się przydają do wypieków. Teraz mąka. No i cukier. Mała Margo uwielbia wszystko, co słodkie. I jeszcze troszkę. Muszę teraz to wszystko wymieszać. Całkiem fajnie. Jakie słodkie. Ciasto gotowe. Gdzie gofrownica? Nie otwiera się. A, nie z tej strony. Wlewamy ciasto. Wyrównujemy. To całkiem łatwe. Włączamy i czekamy. Tylko gofrownica chyba szwankuje. No dobra. Postawię ją na kuchence. Dodam tylko troszkę więcej mocy. Ojej. Ojej. Pali się! Gdzie moja gaśnica? Najważniejsze to bez paniki. Pożar ugaszony. Co z moim gofrem? O nie, jest spalony. Dobra, już zrobiłam ciasto na gofry. Pozostało je tylko usmażyć. Ale zdecydowałem się na nietypowe rozwiązanie. To będą piękne gofry. Na pewno misi króliczek zrobią większe wrażenie niż kratka. A co tam u konkurencji? O rany boskie! Rączko, mój wierny sługo, dziękuję za pomoc, ale to ciasto zupełnie się nie nadaje. Brakuje mu czegoś takiego okropnego. Na przykład żelków w kształcie oczu. Muszę spróbować. Nie patrz tak na mnie. Po prostu muszę to zrobić, zanim wsypię to do ciasta. No, teraz to ja rozumiem. Gotowe. Sprawdźmy. Rewelacja. A co tam u pana, pani napuszony kucharzu? U mnie? Jak mnie nazwałaś? Dobra, daj spokój. Jestem zajęty czymś innym. Dodam bitej śmietany. Przykryję drugim gofrem i mogę podawać. Nie ma szans na wygraną. Rączko, czego chcesz od szefa kuchni? Jesteś dobrym stworzeniem, po co ci te żarty? Ojej, szef kuchni dawno się tak dobrze nie bawił. Rączka jest mistrzem łaskotek. Spadaj stąd! Spadaj stąd, ty pasożycie, wynoś się! Odejdź od moich idealnych gofrów! O nie, co ja zrobiłem? Zepsułem własne smakołyki! Nie zdążę nowych przygotować! No dobra, smacznego! No w końcu! Co to jest? Wygląda jak stara gąbka. A to? Niby fajne, ale wyglądają jakby je ktoś już przeżył i wypluł. Ale smakują nieźle. A co to jest? Otworzę. Wow! Gofry z oczami! Spróbuję. Ale odlot! Wygrana! Brawo, Wednesday! Gratulacje! Przejdźmy do kolejnego etapu. Tym razem chcę koktajl mleczny. Zrobi się. Kuchenne arcydzieła już nadchodzą. Dobra, zacznę od udekorowania tej pięknej szklanki syropem czekoladowym. Tak robią tylko prawdziwi profesjonaliści. Teraz muszę zanurzyć czekoladową szklankę w kolorowej posypce. Sama szklanka już wygląda apetycznie, a to dopiero początek. Teraz bierzemy blender i przygotujemy sam napój. Słodki koktajl mleczny. Mała Margo będzie w niebo wzięta, zapewniam was. Wystarczy zmieszać świeże, pyszne mleko i jej ulubione lody. Margo uwielbia truskawkowe, więc to będzie szejk truskawkowy. Zamykamy i czekamy. Przelewamy to do naszej ślicznej szklanki. No i ostatni szlif. Słodkie dekoracje. No jak bez tego? A co robi Wednesday? Rączko, moje domowe laboratorium jest gotowe. Dziękuję. Zamierzam zrobić najbardziej spektakularny koktajl mleczny w życiu małej Margo. Napełnię kilka probówek magicznymi płynami. Ich chemiczny skład jest ściśle tajny. Teraz czekamy, aż mieszanka przedestyluje się do drugiej kolby. To bardzo ważny proces. Rączko, podpal to.
Pospiesz się. No, od razu lepiej. Podgrzejmy naszą niebezpiecznie smaczną mieszankę. Teraz potrzebuję 2 kostek suchego lodu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc zakładamy rękawiczki. Pora przelać nasz napój do szklanki. Wow, no jestem genialna. Wygląda rewelacyjnie. Ja też kończyłem dekorować mój koktajl. Jest niesamowity, prawda? Chyba nikt nie ma wątpliwości. Wow! Wow, ekstra! A co ja mam? Sprawdźmy. Ekstra! Wszystko mi się przyda. Najpierw wsypię lód do szklanki. Teraz dodam pyszną gumę Hubę Bubę. Troszkę kwaśnych cukierków w płynie. I kwaśny proszek. No i pamiętajmy o cukierkach. Dużo cukierków. Ale fajnie mi to wyszło. Całość zaleję Sprite'em i Fantą. Zamykamy. Mieszamy. No i można podawać. Dodam jeszcze słomkę. No brawo, już nie mogę się doczekać, kiedy Margo spróbuje tego wszystkiego. O, rety! Wygląda tak magicznie i pysznie. Zacznę od tego zielonego. Aj! Jakie to kwaśne! Ohyda! Co to za wieża ze słodyczy? To wszystko dla mnie? No to próbuję. Wow, ale dobre! Spróbuję teraz słodkich dekoracji. Też są pyszne. No nie wiem, czy coś da radę to przebić. Spróbuję ostatniego koktajlu. Cukier uderzył mi do głowy. Czuję wszystkie moje ulubione cukierki i kwaśny musujący proszek. To jest przepyszne. Gratulacje, Maili. Wygrałaś. Co tym razem sobie życzysz? Tosta z dżemem? To chyba nic trudnego. Jako profesjonalista nie mogę sobie pozwolić na korzystanie z gotowego chleba. To wszystko chemia. Zrobię własny chleb. Ten przepis został mi przekazany przez moją mamę, a jej przez jej mamę, a jej mamie przez jej mamę, no i tak w nieskończoność. Dodam barwników i wszystko porządnie wymieszam. Teraz to rozwałkuję. No i ułożę warstwy jedne na drugiej. Całość zwijamy. Pozostało tylko to upiec. Już nie mogę się doczekać. Uwielbiam ten zapach świeżego chleba. Spójrzcie na mój gotycki toster. Włożę do niego ten zwykły, niestety niegotycki chleb. Musi się trochę przyrumienić, aby uzyskać przerażająco chrupiącą skórkę. Co ty robisz, rączko? Mój toster działa idealnie. Sam się o tym przekonałeś. No to kontynuuję. Margo chciała dżem, ale o wiele lepiej będzie z ostrym sosem Tabasco. Każdy lubi pikantne przyprawy. Dodam jeszcze czerwonej papryczki. Wygląda rewelacyjnie. No i mój chlebuś gotowy. Orety, ledwo powstrzymuję się, żeby tego nie spróbować. Muszę go pokroić na równe kromeczki. To jest po prostu przepiękne. Ale kształt mi się nie podoba. Zmienię to. No teraz to ja rozumiem. Dodam bite śmietany i owoców. No co za niesamowita słodka kanapka. No i mamy to. Tęczowa przekąska gotowa. A ja czekam, aż mój chleb się zarumieni. O, gotowe. Jaki piękny. I się nie przypalił. Czas posmarować to Nutellą. Ale oczywiście najpierw muszę spróbować. Ojej, jakie to jest dobre. Nie mogę się zatrzymać. Zazdroszczę, Margo. O nie, ręka mi utknęła. Wednesday, pomóż mi.
Jasne, tylko nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów, bo rączka będzie miała koleżankę. Wiesz co? Jest okej. Mam tu żelki w kształcie wstążek. Położę je na tostach. Tak też wygląda świetnie. Podgrzeję je trochę, żeby się roztopiły. Ludzie, gdzie moje tosty? Wszyscy gotowi? Dobrze, bo Margo już się dopomina tostów. Wow, no w końcu. Zacznę od tego. Wygląda tak jak na obrazku. Ale na dzień jest jeszcze piękniejsze. Trochę suche, ale daje radę. A co my tu mamy? Czaszka? To na pewno Wednesday. O nie! Ostra papryczka! Ratunku! Nie tego chciałam! A co tu jest? Spróbuję. Wow! Smakuje niesamowicie. Wygrywa ten tęczowy tost. Brawo! Szefie, no gratulacje! Naprawdę jesteś genialny. Czy to coś zawsze jest na jej ramieniu? Co będą mi gotować? Wiem! Poproszę taki tort. Prościzna. Poradzę sobie z tym. Potrzebna jest mąka i mleko. Teraz rozbijamy dwa jajka. Dodajemy masła. I oczywiście cukru. I wszystko mieszamy. Wyjdzie z tego świetne ciasto, prawda, Wednesday? Rączka, działaj. Najpierw mąka. Do miski. Teraz mleko. Potem rozbij jajko. I nie zapomnij o cukrze. A teraz to wszystko wymieszaj. Ja dodam jeszcze coś od siebie. Tak, teraz jest zdecydowanie lepiej. Brawo, rączka. Co? Ręka zrobiła wszystko za nią. Kurczę. Dobra, Ben, weź się w garść, trzeba gotować. Wezmę mafinki i zrobię z nich pierwszą warstwę. Teraz przykryję bitą śmietaną i dodam kolejną warstwę mniejszych mafinek. I więcej bitej śmietany. Pięknie. Pyszności. Co ta ręka tam robi? Mój tort jest prawie gotowy. A gdzie jest rączka? Nikt jej nie widział? Nieważne. Zabieram się za tort. Z pomocą noża pozbędę się niepotrzebnych kawałków. Przynajmniej to mi rączka przygotowała. Trochę tu, trochę tam. To co trzeba. Wyszedł mi prawdziwy mózg. Podoba ci się, Betty? Oczywiście, dziwactwo. Tort sam się nie zrobi. Czas na poziom drugi. Pokryję biszkopt kremem. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie. A teraz wygładzę wszystko szpatułką. Super. Tort ma chyba za mało dekoracji. Zaraz to naprawimy. Foremki pokryję mleczną czekoladą. A żeby szybciej stwardniały, wystarczy ciekły azot. Teraz masa czekoladowa. I oczywiście orzechy. Kilka ruchów. I wyszły mi prawdziwe M&M'sy. Duże dam tutaj, a na wierzchu wysypię małe. O tak, moje ciasto jest gotowe. Przeszłam samą siebie. Prawda, Wednesday? Jest za słodki. A do mojego dodam więcej krwi. I oczywiście oczy. Teraz jest lepiej. Paige uwielbia tęczę, więc ją dodam. Wspaniały tort. Wow, Wednesday, twój tort wygląda jak żywy. Oczywiście, że jest żywy, to mózg. Czas na degustację. To ogromny tort z M&M'sami. Czy to mózg? Lepiej zacznę od tortu Bena. To tylko bita śmietana i babeczki. Jest dobry, ale nie jest prawdziwym tortem. Dobra, teraz ciasto szefowej kuchni. Wow, jakie ogromne cukierki. Jest
niesamowicie przepyszny. Ciasto pewnie smakuje jeszcze lepiej. Wow, Betty, super! Dobra, chyba czas spróbować tortu Wednesday. Mam nadzieję, że to nie jest prawdziwa krew. Chwileczkę. To syrop truskawkowy. A to są żelkowe oczy z nadzieniem. Jakie pyszne. Wow, a ciasto smakuje bardzo dobrze. Wednesday, to jest zwycięstwo, nie mogę się oderwać. Wednesday, gratulacje. Uwielbiam ten tort. Chwileczkę. On się rusza? Czy tam jest ludzka ręka? Aaaa! Pomocy! Ona jest na mojej głowie, niech ją ktoś zdejmie. O, jesteś rączka. No i co tam jest? Tym razem chcę makaron. Makaron? Nawet dziecko może to zrobić. Przecież jest makaron błyskawiczny. Otwieram pokrywkę. Posypuję przyprawami i włączam czajnik. To wszystko. A co tam u... Co za ohyda? Rozsypała na talerzu obrzydliwe larwy. Wednesday, chyba Paige to się niezbyt spodoba. Pozwól, że to wyrzucę. Jesteście takimi mięczakami. Dobra, zrobię jej makaron. Do galaretki dodam tylko troszkę wody i trochę czerwonego barwnika. Mieszam. Teraz za pomocą sekatora odetnę wystającą ze szklanek część słomek i wleję do nich płyn. W tym czasie rozdzielę ciastka Oreo. Nikt chyba nie patrzy. Nic na to nie poradzę, krem jest naprawdę dobry. A teraz zrobię kruszonkę. Na wierzchu położę moje żelkowe robaczki. Wyszło całkiem fajnie. Wyglądają jak prawdziwe robaczki. Rozłożę je na pokruszone Oreo. Oto i moje spaghetti. Wednesday jak zwykle w swoim stylu. A ja zrobię domowy makaron. Właśnie tak, a teraz musimy go tylko ugotować. Po co zadawać sobie tyle trudu, skoro można po prostu zalać kluski wrzątkiem? A teraz zamykamy pokrywkę. Powiedziałem, zamykamy. Ej, no nie chcę się zamknąć. Wiem! Stopię ją bezpiecznie żelazkiem. Ucz się, Betty! Szkoda, że nie mam się czego uczyć. Dobra, mój makaron się ugotował. Teraz będę go smażyć na głębokim tłuszczu. Rewelacja! Z wierzchu zetrę trochę sera. Dodam kilka pomidorów do dekoracji. Pięknie. Tyle wysiłku, a mój makaron jest równie dobry. Zaraz go otworzę. Kurczę. Za mocno zamknąłem. Co robić? Racja. Przyczepię słomkę na gumę. Tak będzie wygodniej. Tadam, mój makaron gotowy. Nasz też. Dużo nagotowaliście. Zacznę od najbezpieczniejszej opcji. Ojej, jakiś twardy. Wygląda dziwnie. Jest taki suchy. Taki sobie. A co to jest? Czy to są robaki w ziemi? Chociaż nie są żywe. Dobra, próbuję. Dalej dam radę. Chwileczkę. To pyszne. To są żelki i Oreo. Dobra, co mamy dalej? Chyba nie będę potrzebowała widelca. Najwyraźniej trzeba użyć słomki, żeby przebić wieczko. Fu, to guma do rzucia. Spróbuję. Bulion jest dobry. No
No i makaron też. Ben, wygrywasz. Bardzo mi smakuje. Serio? Wygrałem? O tak, tak to się robi. I co teraz? Okej, patrzcie. Chcę ciastko z kawałkami czekolady. Tak jak na zdjęciu. Łatwizna. Wystarczy wyjąć je z pudełka. I po wszystkim. Jednym się poczęstuję. Pyszności. A co u pozostałych? Tym razem nie przegram. Bierzemy mąkę, mleko, dwa jajka i wszystko mieszamy. Teraz musimy rozwałkować ciasto. Prościzna. Dobrze, że wzięłam ze sobą ulubiony wałek. Teraz wycinam ciastka za pomocą foremki. Zrobię kilka kształtów. To moja ulubiona foremka. Pięknie. Jej, Wednesday, co tam masz? To tylko gilotyna do ciasta. Trzeba je pociąć na kawałki. A teraz formujemy na kształt palców. I co to za palec bez paznokcia? Ułożę je na blaszce. Zrobię jeszcze lukier z cukru, wody i barwnika. Wszystko dokładnie wymieszam i pokryję nim nasze paluszki. No to czas je upiec. Podłączamy przewody i jedziemy. O tak. Są gotowe. Jak ci się podoba moje danie, Betty? Niezwykłe. Moje ciastka też się upiekły. Teraz muszę pokryć je czekoladą. I mam tyle kolorów czekolady, ile kształtów. Muszę je tylko ułożyć i moje danie gotowe. Super. Co za masakra. Jesteście takie powolne. Już dawno mam prawie wszystko gotowe. O nie, zjadłem wszystkie ciastka. Co robić? Mam pomysł. Zrobię tosty. Wezmę trochę kremu z białej czekolady. Och, tak ładnie pachnie. O nie. Tosty się spaliły. A dobra. Posmaruję je kremem i skleję. Wygląda jak Oreo. Chociaż nie, to nie ten kształt. Zjem to, co niepotrzebne. No, tak jest lepiej. Paskudne nawet dla mnie. Dobra, próbuj, Paige. Wow, tym razem naprawdę się postaraliście. Poza Benem. Co to w ogóle jest? Czy ktoś to jadł przede mną? Fu, to wszystko cieknie. Nie, dzięki, nie będę tego jadła. Co jest następne? Myślę, że to paluszki wiedźmy. Dobrze wyglądają. I świetnie smakują. Pyszne, nie mogę się oderwać. Dobra, a teraz ten burger. Tyle różnych ciastek, które wyglądają jak prawdziwy burger. O tak, ta ciasteczkowa bułeczka jest pyszna. Zjem wszystko naraz. Takie chrupiące i czekoladowe. Uwielbiam te ciasteczka. Betty, przeszłaś samą siebie. No w końcu. Wygrałam. Nie mogło być inaczej. Chcę zjeść słodki żel. Zróbcie go dla mnie. Oczywiście. Pewnie. Zrobię to. Żel? O, mam tu Fantę. Otworzę ją. Jakoś ciężko mi idzie. Chyba coś się dzieje. Kurczę. Jednak nie. Mam pomysł. Potrzymaj to, proszę. Okej, jeszcze tylko troszkę. Oj! Oddaj, zanim wszystko się wyleje. Kurczę, dziękuję. Mimo wszystko spróbuję.
Uważaj, żebyś się nie udławiła, Emmo. Wspaniała Fanta, ale potrzebujemy słodkiego żelu, dlatego dodam miodku. Pyszności. Trzeba go spróbować, pachnie niesamowicie. O, tak, miam, miam, jak słodziutko. Zjem jeszcze troszkę. Wlej to do butelki. Oj, właśnie żel. Jeszcze tylko trochę. Jakim ty jesteś obżartuchem? O, tak. Teraz można wlać. Kurczę, została tylko jedna kropelka. O nie, skończyło się. Muszę coś wymyślić. Mam. Dokąd idziesz? To jest to. Kochane pszczółki, teraz wezmę od was ul z miodem. Ojej, ojej. Dlaczego jesteście takie złe? Po co tu przyleciałyście? Ledwo zwiałam. O mój Boże, to było straszne. Teraz mam prawdziwy miód. Jest go tak dużo. Jest pyszny. O tak, troszeczkę. Naleję go do butelki. I zakręcam. Teraz trzeba tym porządnie potrząsnąć. Super, żel jest już prawie gotowy. A, no tak, trzeba włożyć go do lodówki. No, już lepiej. Teraz pozostaje nam tylko czekać. Garnek na swoim miejscu. Mam pięknego pająka. Wspaniałego karalucha. Gałązka piołunu. I cudowne piórko. Niesamowita pigułka do smaku. I oczywiście magiczny eliksir. To będzie wspaniały żel. Nie możemy też zapomnieć o mackach ośmiornicy. Dodadzą twista. Teraz to wszystko wymieszam. I gotowe. Wspaniały żel. Palce lizać. A ja wezmę Hubę Bubę. Jest taka pyszna. Jaka piękna, smaczna, długa guma. Tego właśnie potrzebuję. Włożę ją do blendera. Napełnię go po brzegi. O tak, a teraz to wszystko zblenduję. Wezmę najlepszy miód. Właśnie taki. I teraz to wszystko wymieszam. No to jest to. Wyszedł mi idealny żel. Na pewno jej się to spodoba. Teraz przeleję to wszystko do butelki. Właśnie w ten sposób. No i schłodzę to odrobiną płynnego lodu. Tylko spójrzcie, zamarza na naszych oczach. Mój żel i tak jest najsmaczniejszy. Stylowy wygląd, niezapomniany posmak i oczywiście odrobina brokatu. Magiczny, chłodzący brokat. Co może być lepszego? Myślę, że już jest gotowe. Wow, jaka zimna, ogromna butelka. Super. Tylko spójrzcie. Ojej, od czego zacząć? Bardzo chciałabym spróbować tego niebieskiego. Co za kolor. Pyszności. Rewelacja. Ale co to jest? Czy to pszczoła? Jakie dziwne. Ale spróbuję reszty. Ten różowy wygląda smakowicie. Jakie to pyszne. Super, można też nadmuchać balona. Bardzo zabawne i smaczne. Spróbuję trzeciej propozycji. Jest trochę mało apetyczna, ale i tak skosztuje. No dobra, to jest całkiem, całkiem. Ojej, co się ze mną dzieje? Lepiej nie będę tego piła. Dobrze, różowy jest najlepszy, wygrywa. Brawo ja! A teraz chcę lizaka. Takiego jak ten. Takiego pięknego. Wiem co zrobię. Wezmę lalki. A dokładnie tylko jedną część. Oderwę ręce. Po co one lalce? Włączam kuchenkę. Dodam cukru. Wody. Wymieszam to wszystko. I zrobię naprawdę dobre lizaki.
Oczywiście dodam do tego czarny kolor. Trzeba zadbać o to, by było pięknie. Wygląda rewelacyjnie. Teraz wszystko przeleję do szklanki i wetknę do tego rączki lalek. Właśnie w ten sposób. Następnie wyjmujemy gotowe lizaki. To jest to. Palony cukier na rączkach wygląda jak rękawy wieczorowej sukni. Co by to wymyślić? O, łyżka, nada się. Posypuję ją cukrem. I użyję palnika. Tak będzie o wiele szybciej. Ojej, jakoś za bardzo się chyba przypalił. Kurczę. Spróbuję. Ojej, jakie gorące. Mój język. Spróbuj go schłodzić. Rzeczywiście, musi ostygnąć. Gdzie tam lodówka? Włożę do niej na chwilę mojego lizaka, tak będzie lepiej. O, wspaniale. Dodam cukier do tego czerwonego syropu. Świetnie. Jakie pyszne słodycze otrzymam. Idealnie. Pozostało tylko troszkę pomieszać. No i gotowe. Wyszedł mi taki rulonik. Zaraz go zwinę. Bellissimo. Muszę jeszcze tylko dodać troszkę białego. Skleję te kolory razem i powstanie niesamowity lizak. Widzicie? Jak na rysunku. Jestem genialnym szefem kuchni. Gdzie jest mój lizak? Ciekawe, czy jest już gotowy. Ojej, nie chcę się odkleić. Aj, jak to boli. Zaniosę go, Kate. Patrzcie, jakiego lizaka zrobiłam. Ojej, jaki wybór. Co to jest? Oj, to nie pachnie zbyt ładnie. I smakuje ohydnie. A to co? Coś dziwnego. Pachnie nieźle. Smakuje całkiem nieźle. Co? Dlaczego ona wzięła rękę mojej lalki i ją oderwała? Co za masakra. Ojej, a tego lizaka muszę spróbować. Jaki piękny. Pyszności. Ten jest najlepszy. Yes! Nie miałem co do tego wątpliwości. Jeszcze chwilka. Arbuz, chcę arbuza. Co z nim zrobić? Jak go otworzyć? Może spróbuję tak. Użyję całej siły. A masz! A ja użyję tej piły łańcuchowej. Szybko się z nim rozprawię. O, dlaczego? Nie rzucaj we mnie swoich śmieci. Wednesday, uważaj. Tu to jakieś resztki. Przepraszam, jestem zajęta. Zrobiłam idealnego arbuza w kształcie mózgu. Proszę bardzo. Cóż to za dziwne danie. Ja zrobię o wiele lepiej. Okej, odkroimy kawałek. Dobra, nie będzie mi to już potrzebne. Wezmę blender i zamienię całość w płyn, nie dotykając skórki. A teraz muszę wylać cały nadmiar. To będzie niesamowicie smaczne. Wsypuję żelatynę. Dobrze, trochę wody. I wymieszam. No i barwnik oczywiście. Zrobię słodkiego arbuza. Będzie pyszny. Konsystencja idealna. Fu, to jest obrzydliwe. Nie zgadzam się. Kontynuuję. Najpierw wleję czerwoną galaretkę. Potem pomarańczowo. Żółto. Wymieszam wszystkie kolory tęczy. Zrobię warstwy i przykryję skórką z arbuza. Właśnie tak. Mój przysmak jest niesamowity. Zaraz cię załatwię. O nie! Teraz boli mnie ręka. Co za pech. No trzeba jej pomóc. Patrz, co tu mam. O, ręce uratowane. Jestem jak kotek. Niech ci będzie. Nie uderzę już tak mocno w arbuza, proszę. Patrz, cyk i po wszystkim. To takie proste? Dzięki. Polecam się. Okej, biorę łyżeczkę. Postaram się ją utrzymać. I... oto moje danie.
Nasze arbuzy są gotowe, wybieraj. Od którego zacząć? Okej, niech będzie ten. Jak to się je? Wezmę kę z łyżką. Spróbuję. No, to jest naprawdę dobre, ale jakieś takie zwykłe. Co to za mózg? Jakoś nie mam ochoty tego jeść. No dobra, spróbuję. To bardzo dobre, naprawdę. Ojej, a co to takiego? Czy ja sama mam go kroić? Dobrze, lepiej wezmę do tego nóż. Rozetnę arbuza i zobaczę, co jest w środku. Wow! To takie ciekawe! No to się nazywa arbuz. Najsmaczniejszy, niesamowity. Oczywiście ten arbuz wygrywa. Co ty powiedziałaś? Dobrze, ty wygrywasz. To niesprawiedliwe. Ciekawe, co tam jest. Okej, gotowe. Chcę kanapkę, taką dużą i pyszną. Przyjmuję zamówienie. Zrobię to. Jestem w pełni gotowa. Pokroję chleb w kształcie sześciokąta. Teraz ser. Też go pokroję. O tak, będę miała bardzo apetyczną kanapkę. Oczywiście czerwona papryczka. Jest niezbędna. Trochę sosu tabasco do smaku. Jaki ostry! Aż dym idzie z uszu. To jest to. Dodam jeszcze trochę sosu tabasco. Idealnie. Położę na wierzchu chleb i udekoruję go szynką. Oczywiście odpowiednio to podpiekę. Tak aż tosty będą czarne. Czy to bezpieczne? Okej, ja wezmę opiekacz. Nie sądzę, żeby były z nim problemy. Tu damy chleb. Troszkę posypki. Jest spoko, ale dam więcej posypki. Teraz żelki. Pianki marshmallows. No i co to za kanapka bez słodyczy? Tak, to będzie pyszny posiłek. A teraz zamykamy. Trzeba użyć więcej siły. No zamknij się! Ojej! Gorąco, gorąco! Trzeba się troszkę ochłodzić. Wow! Są bardzo cieplutkie, ale na pewno smaczne. Moje kanapeczki idealne. Co wy robicie, dziewczyny? Popatrzcie, jak pracuje profesjonalista. Trochę sera i szynki. I powstała taka wieża. Oczywiście chipsy. Najpierw je pokruszę dla lepszego smaku. Będzie z nich rewelacyjna panierka. Nie, czegoś mi tu brakuje. Rozbełtam jajko i zanurzę w nim kanapkę. W ten sposób panierka będzie się lepiej trzymać. No właśnie tak. No i działamy. Troszkę oleju. I smażymy. To będzie smakować wręcz niewiarygodnie. Wyciągam moją kanapkę. Moją pyszniutką kanapusię. Wow, no to jest pięciogwiazdkowe danie. Smacznego. Wybieraj. Które danie jest najlepsze? Od którego zacząć? Niech będzie to. Oj, jakie apetyczne. To jest pyszne. Palce lizać. Wspaniała kanapka. Szkoda, że jest taka mała. Teraz ta. Wygląda dosyć zwyczajnie. Ojej, jest taka słodka. Z żelkami. Bardzo dobra. Uwielbiam tę kanapkę. A co to jest? Co za ohyda. Nawet nie chcę tego próbować. Oj! To jest takie ostre! Pomóżcie mi, ratunku! Dajcie mi trochę wody. Muszę zjeść coś słodkiego. Ta kanapka jest najlepsza. Wygrałam, o tak! Chcę takie pyszne lody. Lody? Nigdy wcześniej nie robiłam lodów. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeśli lody są zimne, to pewnie nie da się ich zrobić bez lodu. Trzeba go wrzucić do blendera i rozdrobnić. Jess, zapomniałaś założyć pokrywkę.
Nie szkodzi, niech ta kostka lodu będzie dla ciebie nauczką. Aj! Co to? Masakra! Pomóżcie mi! To nie było śmieszne. Ale muszę przyznać, że upadek się przydał. Znalazłam pokrywkę i teraz mogę bezpiecznie kruszyć lód. Gotowe. Teraz ten lód umieszczę w kubeczku, z którego będzie można go wygodnie jeść. Ale to jeszcze nie wszystko. Najważniejszą częścią jest skroplenie lodu pysznym napojem. Wybrałam dwa rodzaje Fanty. Nadadzą odpowiedniego smaku mojemu arcydziełu. Fajnie, co? I to mają być lody? To tylko zwykły lód skropiony słodkim napojem. Moja cudowna maszyna zrobi prawdziwe lody owocowe. A teraz trzeba ostrożnie napełnić foremkę lodami. To będzie prawdziwy tort lodowy. Zobaczycie. Gwarantuję to wam. Czyż to nie jest wspaniałe? Teraz musimy wstawić to do lodówki, aby jeszcze troszkę się zmroziło. O tak, będzie super. Trzeba tylko troszeczkę poczekać. Co to za dźwięki? Jesteście tacy nudni. Mam swój sposób na rozdrobnienie owoców. O wiele bardziej interesujący niż wszystkie wasze sztuczki. Gotowe. Nie potrzebuję już piły. Pyszne. Pora na mleko. I żelki. Nie będę żałować. Wszyscy je uwielbiają. Całość muszę porządnie wymieszać. A teraz w ruch pójdzie ciekły azot, żeby moje lody były jak najzimniejsze. No proszę, mój tort lodowy jest gotowy. No prawie. Pozostało tylko zrobić z niego prawdziwy zamek. Ściągam foremki. No i ozdobię całość rożkami waflowymi. Właśnie w ten sposób. Prawdziwa forteca. A ja podam moje lody w uroczej miseczce w kształcie czaszki. Będzie cudownie. Ojej, ale zamek szefa też jest fajny. Nie chcę, żeby wygrał. Wysadzę go w powietrze. Wystarczy taki mały dynamit. Teraz wracam do pracy. Patrzcie, jaki jadalny mózg. Pięknie. Ojej, nawet nie wiem, od czego zacząć. Wow, nigdy wcześniej nie widziałam lodowego zamku. Muszę tego spróbować. Ale zostawię go sobie na koniec. Najpierw zajmę się innymi kandydatami. Spróbuję. Fu, jakby ktoś zmieszał napój z wodą. To obrzydliwe. A teraz lody Wednesday wyglądają zabawnie. O, żelkowy robaczek. Całkiem smaczne, podoba mi się. Ale teraz mój faworyt. Najwyższy czas go spróbować. Ale pięknie. Niewiarygodnie pyszne. Zjem wszystkie rożki. Ojej, dlaczego tu jest dynamit? Padnij! Co to było? Moje biedne arcydzieło. Udało się. Masakra, to było fajne, ale mega niebezpieczne. Zwycięzcą tej rundy jest Wednesday. Gratulacje. Mówiłam, że wygram. W drugiej rundzie przygotujcie dla mnie pizzę. Ciekawe. Nigdy nie robiłam pizzy. Ale mam nadzieję, że mi się uda. Gotowe ciasto jest troszkę za twarde. Zrobię pierwszą na świecie pizzę ze słodyczy. Sofię uwielbia, więc mam duże szanse na wygraną. Najpierw roztopię pianki. Pomoże mi suszarka do włosów. Gotowe. Teraz popcorn leci prosto w te pianki. No już wygląda pysznie. Trzeba tylko dokładnie wymieszać. Właśnie w ten sposób.
No to ja rozumiem. To będzie baza do pizzy. Zobaczcie, jak pysznie wygląda. O co chodzi z tą odciętą ręką? To nie jest zwykła ręka, to rączka. Pomaga mi wyrabiać ciasto na pizzę. Coś wam nie wychodzi. To całkiem zabawne. Po prostu rączka nie ma w tym doświadczenia. Dobra, dosyć gadania. Czas zrobić pizzę. Z ciasta trzeba uformować placek, a następnie posmarować go sosem pomidorowym. O tak. Dalej dodajemy ser. Ucieramy go z wierzchu. Z jego pomocą narysuję coś fajnego. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie może zabraknąć oliwek. Ułożę z nich pajączki. Szkoda, że nie są prawdziwe. Dziewczyno, jestem mistrzem robienia pizzy, nie przebijecie mnie. Poza tym głównym składnikiem mojej pizzy jest kolorowy ser. O tak, ta pizza będzie pyszna i piękna. Jestem tego pewien. A ja upiekę swoją pizzę za pomocą miotacza ognia. Do dzieła! Gotowe. Super. Kto pozwolił tej wariatce wnieść miotacz ognia do kuchni? Chociaż moja pizza też jest gotowa. Dzięki, Wednesday. Ojej, wasze pizze są gotowe? No to muszę się pospieszyć i zadbać o dodatki. Dorzucę nutellę, żelki i oczywiście skittlesy. Sophie, co ty na to? Wow, wszystkie pizze wyglądają bardzo apetycznie. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Niech będzie ta słodka. Powiem wprost, jedzenie tego rękoma nie jest zbyt wygodne. Pyszna to fakt, ale za słodka. Zobaczmy, co przygotowała dla mnie Wednesday. Nawet pizzę wystylizowała na straszydło. To jest bardzo... Chwileczkę, co to? Oliwki? Fu, nienawidzę ich. Przykro mi, Wednesday, ale nie cierpię pizzy z oliwkami. Została mi tylko pizza szefa Sema. Mam nadzieję, że będzie pyszna. Wygląda super. Ojej, odlot! Uwielbiam ser! Jest taki kolorowy i tak fajnie się ciągnie. No nie mam wątpliwości. To najlepsza pizza w tej rundzie. Gratuluję. Mówiłem, że jestem mistrzem. Dzięki, Sophie. W ostatniej rundzie przygotujcie dla mnie słodką babeczkę. Zrobi się. Jess, możesz odłożyć telefon? Nie słyszysz? A teraz? Odłóż telefon! Tak lepiej. Czas zrobić muffinkę. To będzie łatwe. Zrobię Sophie fantazyjną babeczkę w kubeczku. Najpierw nasypię kakao. I troszkę mąki. A teraz dodam jajko. Trochę cukru. I sody oczyszczonej. A teraz mleko. Całość mieszam za pomocą malutkiego miksera. Właśnie takiego. Na pewno da sobie radę. No to miksuję. I wstawiam do mikrofali. Teraz trzeba troszkę poczekać. Widzicie, jak łatwo w dzisiejszych czasach zrobić babeczkę? O, gotowe! Wyjmujemy. Ojej, ale super wyszło. Baza już jest. Teraz czas na krem i M&M'sy. No to zaczynam. Myślę, że wystarczy. Czas na cukierki. Zobaczcie, jak apetycznie to wygląda. Jestem absolutnie zachwycona. Sophie też się spodoba. Kto tak hałasuje? Wednesday, co ty tam wyprawiasz? Nic takiego. Chcę tylko rozdrobnić ciastka, które będą podstawą mojej babeczki. Gotowe. Ale ciastka to nie wszystko. Trzeba je oczywiście czymś skleić.
Syrop czekoladowy będzie idealny. Teraz muszę dobrze to wymieszać. I uformować z tego babeczki. Właśnie w ten sposób. Gotowe. Myślę, że Sophie się spodoba. Wednesday, to wygląda strasznie nudno. Nie umiesz robić prawdziwych babeczek. Daruj sobie. A ja wszystkich zaskoczę. Wlewam do foremek. No i hop, do piekarnika. Wspaniale. A teraz przygotuję podstawki pod babeczki. Będą to lampki do szampana wypełnione różnego rodzaju smakołykami. Jak wiadomo, słodyczy nigdy za wiele. Spójrzcie tylko, jak pięknie wyglądają cukierki ułożone według kolorów. Są jeszcze bardziej apetyczne. A teraz czas na krem. A dlaczego by nie zrobić babeczkom buziek? Będą jeszcze ładniejsze i ciekawsze. Ale okropieństwo. Moja babeczka będzie w kształcie grobu, z którego zaraz wyłoni się zombie. Myślę, że to po prostu genialny pomysł. Spójrzcie, jak objazdowo to wygląda, jak z horroru. Brakuje tylko czekoladowej posypki. Wspaniale. Sophie na pewno oszaleje z radości. O, mam kolejny pomysł. Rączko do mnie. Co to jest? Odcięta ręka! To straszne! O nie, moje piękne babeczki! I co ja teraz zrobię? Rączko, będziesz idealną podstawką dla babeczki. A ty, drogi kucharzu, musisz pogodzić się ze swoją porażką. Tak nie może być! Jeszcze mam szansę, żeby to naprawić. To tutaj i jeszcze to tutaj. Ej, kończymy! Chcę spróbować babeczek natychmiast. Szybko. Ciekawe. Sam, tym razem nic nie zrobiłeś. To jakiś bałagan, a nie babeczki. Wednesday znowu zrobiła jakieś straszydło. Nigdy wcześniej nie widziałam babeczek w kształcie grobów. Ale trzeba przyznać, że jest całkiem smaczna. Naprawdę dobre. Oj! Co to? Odcięta ręka. To okropne. Czy ona dotykała mojej babeczki? Fuj! Jess, cała nadzieja w tobie. To wygląda bardzo apetycznie. Mam nadzieję, że jest pyszne. O, tak! Niesamowite! Jess, gratuluję zwycięstwa. No nareszcie! Tak długo na to czekałam. Proponuję zacząć od czegoś naprawdę smacznego. Niech to będzie koktajl. Zrobię Kate taki koktajl, że padnie z wrażenia. Gdzie jest mój kociołek i stara książka z przepisami? Dobrze, że zawsze noszę te rzeczy ze sobą. Robienie koktajlu zacznę od robaków. Po nich do koktajlu wrzucamy karaluchy. I oczywiście dodamy zielony śluz. Ale to jeszcze nie wszystko. Ale paskudnie to wygląda. Tak jak trzeba. Teraz dodamy jeszcze całą rybę. A żeby ości nie przeszkadzały w piciu, po prostu wyrzucamy szkielet. Muszę to teraz porządnie wymieszać. Co za obrzydliwość! Co by tu zrobić? Wiem, dlaczego po prostu nie połączyć ulubionych napojów gazowanych Kate? Sprite, Fanta i Cola są dokładnie tym, czego potrzebujemy. Wszystko otwieramy. I dokładnie mieszamy. Dobrze, że trzymałam je w mojej przenośnej lodówce. Są takie zimniuszkie. Jakie pyszne. Ojej, przepraszam. To kolejny dowód na to, że są pyszne. Pozostaje tylko dodać słomkę. W ogóle nie macie pojęcia, jak robić koktajle. Każdy normalny koktajl jest mleczny. Mleko trzeba zmieszać z lodami, a następnie powstałą mieszankę zabarwić w fajne kolory. O tak, wtedy wyjdzie nam prawdziwa tęcza. Kilka minut i koktajl prawie gotowy. Pozostaje tylko przyozdobić go pitą śmietaną i prawdziwą tęczą. Jestem pewny, że będzie bardzo fajnie wyglądać. Gotowe!
Kate, pozostaje ci wybrać, który koktajl smakuje najlepiej. A ja wiem, który. No co za różnorodność. Zacznę od tego, który wygląda na najbardziej pospolity. Myślę, że spodoba mi się koktajl Betty. Jest naprawdę smaczny. To tak, jakby wypić wszystkie moje ulubione napoje gazowane. I odpowiednio beknąć. Zobaczmy, co ma dla mnie Wednesday. Ojej, co się dzieje? Czy tylko ja to widzę i czuję? Aj! Co za dziwny efekt. Ten koktajl smakuje po prostu obrzydliwie. Pozostaje mi spróbować, co szef kuchni dla mnie przygotował. Jego tęczowy koktajl wygląda ekstra. Jest taki dobry. Nawet pomysł z przekąskami w kształcie tęczy jest po prostu genialny. Podoba mi się. To zwycięzca. No wiedziałem, że wygram. Teraz chcę, żeby każdy z was zrobił mi burgera. Nie ma nic prostszego. Trzeba zacząć od usmażenia kotleta. Chodzi o to, żeby nie przesadzić. Kotlecik musi być soczysty. Oj, Wednesday, po co ci ten palnik? Po prostu mam swój sposób na smażenie kotleta. Po co zadawać sobie tyle trudu? Przecież jest toster. Przełamię kotlecika na pół i włożę go do środka. Muszę tylko poczekać. Ojej, szef kuchni już robi warzywa. Jasne, bo chcę, żeby burger był soczysty, a każdy kawałek warzyw przesiąknięty świeżością. Najwyższy czas na złożenie mojego okazałego burgera. W tym celu polewam bułkę sosami, następnie kładę kotleta, dalej układam warzywa, a wszystko to zwieńczy kolejna bułka. Ale to jeszcze nie koniec. Będzie super, jeśli dodam trochę sosu serowego. Dzięki niemu burger od razu będzie smaczniejszy. No brawo! Co w tym takiego? To przecież tylko zwykły burger. To, co ja zrobię, naprawdę zasługuje na najwyższą pochwałę. Przepis jest całkiem podobny, tylko mój burger będzie wyglądał jak ogromny czarny pająk. Gdzie jeszcze widzieliście tak rewelacyjne rozwiązanie? Wow! Co tak pachnie swalenizną? O nie, to mój kotlet! Wyskoczył z tostera, muszę go teraz złapać. Ojej! Kurczę, jak mam zrobić burgera? To wygląda nie bardzo apetycznie. Ale nie szkodzi. Myślę, że troszkę warzyw i sera uratują sytuację. Krojenie pomidora jest zbyt nudne. Muszę go po prostu spłaszczyć. Gotowe. Z wierzchu dodam sera. I dołożę drugi kawałek chleba. A okrągły kształt bułki po prostu wygryzę własnymi zębami właśnie w ten sposób. Tadam! Smacznego, Kate! Nawet nie wiem, od czego zacząć. Wednesday, znowu zrobiłaś coś strasznego! Betty, nie spodziewałam się, że zrobisz tak okropnego kotleta. Nie będę jadła tego okropieństwa. Pająka Wednesday zostawię na koniec. Szefie, twój burger będzie pierwszą rzeczą, której spróbuję. Nie jest zły. Co prawda dość przeciętny. Spodziewałam się czegoś więcej. Dobra. Sprawdźmy pajączka. O nie! Nie wiedziałam, że on żyje. Stop! Nie możesz ode mnie uciec. Zjem cię. Ojej, Wednesday, jestem zaskoczona. Ale twój burger okazał się naprawdę dobry. Gratuluję, wygrałaś. Hurra. Tym razem zróbcie dla mnie ciasto. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Spróbujemy. Rączka. Będę potrzebowała twojej pomocy. Zagnieć mi ciasto. Dobra. Gotowe. Teraz je rozwałkujemy za pomocą wałka. Okej, czas, aby wyciąć z ciasta potrzebne nam kształty. Rączka, znów potrzebuję twojej pomocy.
wygląda bardzo fajnie. Najwyższy czas polać te rączki pysznym syropem truskawkowym, który bardzo przypomina krew. Co za masakra! Zdecydowanie bym tego nie zjadł. Dlaczego? Przecież to tylko jadalne ręce. Dla mnie wyglądają bardzo smakowicie. Okej, czas wstawić moje ciasto do piekarnika. Zobaczymy, co powie Kate. A ja zrobię ciasto, korzystając z bardziej klasycznego przepisu. Początek jest całkiem podobny do przepisu na mleczny koktajl. Trzeba zabarwić lody i wszystko dobrze wymieszać. Oczywiście dodam jeszcze różne inne kolory. Wszystko musi być wyraziste. A powstałą masę troszkę rozpuszczę, żeby nie była tak gęsta. Następnie rozprowadzę ją na podstawie ciasta. Każda kolorowa warstwa jest nakładana stopniowo, jedna po drugiej. A na koniec trzeba dodać jeszcze troszkę bitej śmietany. I oczywiście kolorową posypkę. Kolorowy tort lodowy gotowy. Moje własnoręcznie zrobione ciasto też jest już prawie gotowe. Pozostało tylko zrobić paznokietki z orzeszków. Okej, w tej książce jest bardzo szczegółowo opisany przepis na ciasto. Więc nawet ja mam jeszcze szansę na wygraną. Najpierw zrobię masę. Do tego potrzeba mąki, cukru, jajek i odrobiny soli. Można to wszystko ubić mikserem, którym nie umiem się posługiwać. Dobra, mam swoje ręce. Mogę przecież ich użyć. Gotowe. Zobaczmy, co dodamy dalej. Okej, książka mówi, że czas na dżem. Ale pyszności. Tego właśnie potrzebowałam. Ej, straszna ręko. Czego chcesz? Wynoś się stąd. Zasłaniasz mi przepis. Aha, czas włożyć ciasto do piekarnika. Już czuję, jakie to będzie dobre. To moja szansa na wygraną. A może powinnam zostać szefową kuchni? Mam talent. Co tak pachnie spalenizną? A, to pewnie gdzieś tam od sąsiadów. Ojej! Dobrze, że przyszłam. Inaczej ominęłoby mnie takie show. O, oto i moje ciasto. Starałam się. Oj. Betty, wierzę, że się starałaś. Ale niestety nie zjem tego węgla drzewnego. Ale ten piękny placuszek szefa kuchni chętnie spróbuję. Ojej, jaki piękny. Wow. Jak super wygląda. Jakie zimniuszki! Uwielbiam lody! To mi bardzo smakuje. Wednesday znowu wymyśliła coś dziwnego. Mam nadzieję, że to jest jadalne. Mmm! Jakie pyszne! To smakuje jak ciasteczko z McDonalda. Wednesday, wygrywasz tę rundę. Bo jestem najfajniejsza.